Jubileusz 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa. Iść w las, niczego nie zbierać i o niczym nie myśleć. Tak jest najlepiej. Te słowa wybitnego pisarza Wiesława Myśliwskiego podkreślają głęboko zakorzenioną w człowieku potrzebę nawiązywania więzi ze światem przyrody. Czerpanie korzyści z dobrodziejstwa natury nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie codzienna, wytężona praca setek badaczy i praktyków, dążących do lepszego zrozumienia i troski o otaczające nas ekosystemy. Instytut Badawczy Leśnictwa działa na rzecz rozwoju wiedzy o lasach już od 90 lat. Aby uczcić tę wieloletnią tradycję, w grudniu 2020 roku odbyły się obchody jubileuszu ośrodka. Uroczystości miały miejsce w nowoczesnym centrum konferencyjno-wystawienniczym na terenie siedziby Instytutu w Sękocinie Starym. Chociaż regulacje epidemiczne sprawiły, że mogła w nich wziąć udział jedynie ograniczona liczba gości, to jednak wszyscy zainteresowani mieli możliwość uczestnictwa za pośrednictwem internetu. Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Jana Teodora Hausbranta, cenionego wykładowcy i badacza, a także pierwszego dyrektora Instytutu, który do dziś z dumą kontynuuje dziedzictwo swoich założycieli oraz innych pionierów polskich nauk leśnych. Gromadzone przez dekady doświadczenie i wiedza, podobnie jak słoje nawarstwiające się wewnątrz pnia drzewa, składają się dziś na długą i bogatą historię Instytutu. Działalność Instytutu Badawczego Leśnictwa to nie tylko teoria. Praktyczne osiągnięcia placówki podkreślali w jubileuszowych przemowach wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inżynier Andrzej Konieczny, a także dyrektor IBL profesor dr habilitowany Jacek Hilszczański. Instytut Badawczy Leśnictwa dostarcza merytorycznego wsparcia na potrzeby formułowania strategii, prognoz i aktów prawnych z zakresu krajowej polityki leśnej. Ośrodek efektywnie współdziała zarówno z sektorem prywatnym, jak i publicznym, zapewniając ekspercką wiedzę, a także pomagając we wdrażaniu innowacji. Reputacja skutecznego i rzetelnego ośrodka badawczo-rozwojowego jest wynikiem pracy ludzi, którzy go tworzą, ich miłości do przyrody i zapału do zdobywania wiedzy. Ważną częścią obchodów jubileuszowych był moment wyróżnienia osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój nauk leśnych. Medal Instytutu Badawczego Leśnictwa imienia Jana Teodora Hausbranta otrzymał profesor dr habilitowany Andrzej Grzywacz. W słowach podziękowania za przyznane odznaczenie zwrócił on uwagę na konieczność kontynuowania i popularyzowania badań dla dobra polskich lasów i ochrony ojczystej przyrody. 12 pracowników Instytutu otrzymało honorowe odznaki za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Laureaci to cenieni w swojej dyscyplinie specjaliści, których dorobek jest cytowany i rozwijany na całym świecie. O znaczeniu prowadzonych w Instytucie badań świadczą liczne prace zamieszczane w recenzowanych, prestiżowych czasopismach naukowych. Tylko w ciągu ostatniej dekady pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa przyczynili się do opublikowania ponad 1000 znaczących artykułów i monografii. Wysoką pozycję Instytutu potwierdza także uczestnictwo w prężnie działających interdyscyplinarnych zespołach badawczych, udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, a także bliska współpraca z ośrodkami akademickimi w różnych krajach. Z okazji jubileuszu do Instytutu napłynęły liczne gratulacje i listy gratulacyjne, w których przekazywano serdeczne życzenia, wyrazy uznania dla dorobku
oraz deklarację dalszej współpracy. Wśród nadawców znaleźli się m.in. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów leśnych z Krakowa, Warszawy i Poznania, dyrektor Biura Urządzania Lasu, instytuty i stowarzyszenia badawcze oraz dyrektorzy regionalnych dyrekcji lasów państwowych. Obchody 90. rocznicy powstania stanowiły doskonałą okazję do podsumowań i upamiętnienia osiągnięć. Dokonania badaczy, rozwijane przez lata pod egidą Instytutu, składają się dziś niczym pojedyncze drzewa na różnorodny, piękny i wciąż rozrastający się las wiedzy. Szybki i często nieprzewidywalny rozwój gospodarczy oraz technologiczny wymaga jednak nie tylko wspominania przeszłości, ale także odważnego spoglądania w przyszłość. W czasach kryzysu zaufania do nauki oraz postępujących zmian klimatycznych Instytut Badawczy Leśnictwa stawia sobie dalekowzroczne cele związane z dostarczaniem i upowszechnianiem rzetelnej wiedzy o środowisku. Mając na uwadze odpowiedzialność za stan przyrody, który pozostawimy po sobie przyszłym pokoleniom, Instytut skutecznie przyczynia się do kształtowania lepszych lasów i leśnictwa. W imieniu Instytutu Badawczego Leśnictwa dziękujemy wszystkim obecnym na obchodach jubileuszu, zarówno w formie stacjonarnej, jak i internetowej. Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mieli okazję spotkać się osobiście. Dasz Bur!